Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej świątecznej aktualizacji pielęgnacji twarzy. Niedawno była również aktualizacja w listopadzie, no ale tak jak Wam wspominałam, kończyły mi się dękowały kosmetyki i tak jak się spodziewałam, jeszcze na koniec 2023 roku, no wjechał właśnie, wjeżdża na kanał kolejny film z serii aktualizacja pielęgnacji twarzy, ale wiem, że lubicie tego typu treści, ja też, ponieważ w momencie, kiedy używa się kosmetyków, można zaobserwować formulacje, to jak pracują ze skórą, jest to mega cenne, a jeżeli lubicie takie bardziej opinie na temat już produktu tak finalnie, kiedy jest skończony, to przypominam, że u mnie na kanale znajdziecie taką playlistę z projektami Denko i praktycznie od początku trwania mojego kanału, czyli już 5 lat, robię systematycznie projekty Denko, więc jeżeli lubicie takie podsumowania, naprawdę takie rzetelne, szczere recenzje, to tam też zachęcam, żeby rzucić okiem. No i cóż, bez zbędnego przedłużania zacznijmy tą naszą dzisiejszą pielęgnację. Ja mam lekki makijaż po całym dniu, jest wieczór, więc będziemy sobie robić pełną rutynę taką wieczorną, ale oczywiście poopowiadam Wam ogólnie o kosmetykach, które używam i rano, i wieczorem. Zapraszam serdecznie do oglądania dalej. No i cóż, zaczniemy sobie od demakijażu. Jeżeli chodzi o produkt do demakijażu, którego aktualnie używam, to jest to masełko Balsam Polemika Hydrofilne Masło Oczyszczające. Dlaczego się zastanawiam, czy masło, czy balsam? Producenci różnie określają tego typu formulacje, czyli formulację, która jest taka właśnie dość treściwa, powiedziałabym, że emolientowa, no bo jest to takie tłustawe, ale dzięki temu, że ten produkt zawiera emulgator, to ładnie się spłukuje nawet przy pomocy samej wody. Jeżeli chodzi o to masło, ono zawiera w sobie dodatek maczy, ekstraktu z zielonej herbaty. Więc jest to super opcja dla osób, które chcą wymiatać wolne rodniki, działać antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo, ale też wyciszać stany zapalne na skórze, grę naczyń krwionośnych, łagodzić, koić tą skórę. Zielona herbata ma takie właściwości i zielona herbata jest jednym z najlepiej przebadanych ekstraktów roślinnych pod kątem właśnie i wspomagania gojenia niedoskonałości, regulacji pracy buczołów łojowych i antyoksydacji, działania przeciwstarzeniowego. Dlatego na zieloną herbatę warto zwracać uwagę. I sama myślę, że już tak przygotowuję się do tego, żeby Wam zrobić film na temat ekstraktu z zielonej herbaty w kosmetykach. Szukam różnych propozycji kosmetyków z zieloną herbatą, które sobie testuję, sprawdzam. Nie ukrywam, że też między innymi dlatego zainteresowałam się w ostatnich tygodniach mocno Polemiką, jako marką, która ma tą maczę, tą herbatę jako taki przewodnik ekstrakt w całej swojej marce. Jeżeli znacie jakieś kosmetyki z zieloną herbatą, dajcie znać w komentarzach, bo bardzo chętnie przejrzę składy, zapoznam się. Może w ten sposób przypomnę sobie też o jakichś kosmetykach, które kiedyś miałam, ale wiecie, jak się testuje tyle produktów, tyle kosmetyków, to czasami się zdarza, że ja się na czymś łapię. O, to było fajne. Czemu do tego nie wróciłam przez tyle lat? No bo jest tyle nowości na rynku, że człowiek chciałby i wracać do ulubieńców, i testować wszystkie ekscytujące nowości. Głowa mała. No to co? Słuchajcie, ja mam w tym momencie ten preparat rozprowadzony po twarzy, makijaż pięknie rozpuszczony. Widziałyście, że w okolicy oka sobie też właśnie rozprowadzam ten kosmetyk. Oczy w ogóle nie są zaczerwienione, nic nie szczypi. Super. Więc teraz spłukam sobie to przy pomocy wody i zobaczycie, jak ładnie to zejdzie. No i zobaczcie, jak pięknie się wszystko spłukało bieżącą wodą. Wytrę sobie, żebyście mogły zobaczyć, że wszystko jest idealnie suchutkie, nie jest tłuste. Zobaczcie, widać pewnie, jak skóra pracuje ze światłem. Trochę mokre, ale na pewno widzicie, że udało się bardzo ładnie wszystko zmyć, wszystko spłukać. Właśnie ta twarz nie jest tłusta, nie jest wybłyszczona, ale jednocześnie wiecie co, nie ma tego uczucia takiego ściągnięcia, podrażnienia, że czym prędzej muszę przejść do dalszych etapów pielęgnacyjnych, bo inaczej to się... Nie. Po prostu jest komfort, jest ukojenie, buzia jest fajna, mięciutka, taka delikatna, jak pupcia, nie było lędzia.
Więc ogólnie mega przyjemne, komfortowe uczucie, ale właśnie spłukane całkowicie. Więc jeżeli się zastanawiacie, czy tego typu balsamy przy skórach tłustych, mieszanych, z tendencją do zapychania, z trądzikiem różowatym, tak jak najbardziej można stosować. Więc to masełko bardzo, bardzo lubię. Przyznam, że sama się też zastanawiałam, czy polemikę nie wprowadzić na kosmetyczny shop, jako jedną z takich dość popularnych marek kosmetyków naturalnych, które w sumie są warte wyróżnienia. Dajcie znać, czy chciałybyście to widzieć w mojej drogerii internetowej, bo nie wykluczam. Zastanawiam się nad rozwojem dalszej oferty sklepów i wszelkie Wasze sugestie są dla mnie na wagę złota. No i co, przechodzimy sobie dalej. Teraz będę używała pianki. Widziałyście piankę Joanna już niejednokrotnie u mnie. Ona jest po prostu mega wydajna i jej naprawdę niewiele trzeba. Producentka rekomenduje, że ten kosmetyk może też służyć do oczyszczania, do demakijażu. Natomiast no, ja to jestem, wiecie, team, osobny kosmetyk do demakijażu, osobno coś tam do mycia dogłębnego, więc ja jednak robię taką dwuetapową pielęgnację, ale jeżeli, znaczy dwuetapowe oczyszczanie, ale jeżeli jesteście z tych osób, które lubią minimalizm podczas mycia, no to właśnie takie pianki mogą być ciekawą opcją, zwłaszcza, że na przykład demakijaż na piankach robi się często w gabinetach kosmetycznych i nie wiem, czy to się też troszeczkę jakby stąd nie wzięło, że te pianki weszły nam do mainstreamu również jako demakijaż. Ale jeżeli producent coś rekomenduje, że można, no to wiadomo, to ma wtedy też kosmetyk pod tym kątem przebadany. Lubię tą pianeczkę za jej delikatność. Spłukuję i zaraz do Was wracam. Doceniam piankę Joanna z racji jej bardzo delikatnej formulacji, bez żadnego uczucia ściągnięcia, dobrze, dogłębnie oczyszcza, ale nie jest taka, która bym powiedziała, że o, tylko dla skór tłustych czy mieszanych, bo innym może dać uczucie odwodnienia. Nie, bardzo przyjemna pianka i to, za co ja ją również lubię, że ona ma dodatek granatu, ma dodatek porzeczki, więc będzie wzmacniała naczynka i również ma chyba sok z aloesu. Tak, również ma sok z aloesu, który będzie działał nawilżająco i figę, która wymiata wolne rodniki, działa przeciwstarzeniowo, więc świetna opcja i dla skór naczynkowych i również dla tych z Was, które chcą opóźniać procesy starzenia. Świetna, świetna opcja i w ogóle powiem, że jeżeli chodzi o moją drogerię internetową, kosmetyczny shop, to jest niekwestionowany hit. Wy kupujecie w trymigań po prostu, co zrobię zamówienie i domawiam większą ilość, to za chwilę znowu to schodzi. Nie umiem wyliczyć, ile ja tych pianek powinnam zamówić, tak żebym była taka spokojna i mogła spać spokojnie, że będą na magazynie w odpowiedniej ilości te pianki. No ale cieszę się bardzo, że w ogóle taka mało znana, a polska marka i że tak Wam przypadła do gustu i że tak ją polubiłyście, więc oczywiście kolejne zamówienie złożone, oczywiście pianeczki są. Możecie wykupywać. Wydaje mi się, że w tym momencie jest taka ilość, że nie ma bata. Nie ma bata, nie wykupicie. Nie ma bata. Ale będę sprawdzać. Będę kontrolować, jak coś. Jestem w stałym kontakcie z panią założycielką marki Joanna, bo po prostu faktycznie polubiłyście tę markę. Także cieszę się, że coś takiego mało znanego, fajnego, w przystępnych cenach mogę Wam pokazać. Bo Joanna uważam, że ma całkiem naprawdę dobre ceny, jak do jakości, która idzie za tymi kosmetykami. A pokazuję jeszcze to masełko, bo chciałam Wam jeszcze, wiecie, na jaki temat powiedzieć? Mgła na oczach. Zwracacie mi uwagę na to, że po niektórych kosmetykach, takich właśnie w formie balsamu do demakijażu, czy właśnie takiego masła oczyszczającego, że oczy Wam zachodzą mgłą. Żeby nie mieć tego efektu, jak zaczynacie spłukiwać wodą, zamykacie oczy. I ile dacie radę, trzymacie oczki zamknięte, spłukujecie i dopiero jak już czujecie, że no naprawdę już musicie popatrzeć na tę twarz, czy jest dobrze zmyta, czy nigdzie nic nie zostało, wtedy otwieracie oczki, bo to zajście oczu mgłą to nie jest sama wina danego kosmetyku, tylko bardzo często podczas demakijażu, no po prostu ta oleista formulacja, jak ona dostaje wody, jest ten emulgator, to zaczyna ze sobą pracować. I zdarza się, że ten kosmetyk zaczyna przemieszczać w okolice oka. My tego nawet nie czujemy, jakby kropla płynąca, ale wystarczy, że troszeczkę tego się dostanie do oka. No i to się zdarza, że zachodzi taką mgłą. To za chwilę przechodzi, ale nie każdy jest okej z tym efektem. Wiem, że niektóre osoby tego nie lubią. To nie jest wina stricte samego kosmetyku, bo
tego typu kosmetyki po prostu będą dawać taki efekt, więc po prostu podczas tego demakijażu nie otwierać oczu, tylko starać się dobrze to wypłukać z twarzy i dopiero jak jest wypłukane, to te oczka otwiera. No dobra, no to teraz przejdźmy sobie do tonizacji i aktualnie używam toniku esencji z Moistry. On jest ciemny w kolorze, możecie zobaczyć, widzicie? Taki właśnie czerwonawy, a to dlatego, że tutaj jest dodatek ekstraktu z czerwonego wina. Więc słuchajcie, no działanie silnie przeciwstarzeniowe, ale nie ma alkoholu. Także duży, duży plus, bo nie chodzi o to, żeby skórę wysuszać. Ekstrakt z czerwonego wina da się pozyskać takim sposobem, żeby ten alkohol odparować, zanim trafi on do kosmetyku. I efekt nawilżenia jest mega, zwłaszcza, że w tym toniku jest i dodatek kwasu hialuronowego. I tutaj jest ekstrakt z perełkowca, który uszczelnia naczynka. I ta zielona herbata, o której mówiłyśmy sobie wcześniej, więc przy skórach trądzikowych, mieszanych, tłustych, ale też dojrzałych, super opcja. No i to, że właśnie jest dodatek... O, jeszcze. O, resztka chusteczki. Więc jako też propozycja dla skór naczynkowych, bardzo dobra opcja. W ogóle to jest mega uniwersalny tonik i to, za co ja go bardzo cenię, to to, że on nie zawiera substancji powierzchniowo-czynnych. Więc tym bardziej to uczucie takiego komfortu, ukojenia, bez żadnego potencjału nawet, że to może podrażnić. No wiadomo, kwestie indywidualne, alergie na ekstrakty, bo tutaj tych ekstraktów jest rzeczywiście dużo i dlatego nawet to zabarwienie jest takie, no widać, że konkret. No bo tutaj Moistry dodaje naprawdę końską dawkę substancji aktywnych. Jak jest końska dawka substancji aktywnych, no to jak ktoś ma pewne wrażliwości na dane substancje aktywne, to uczulić może. Natomiast ja powiem szczerze, że pracując z kosmetykami widzę, że te panie, które znają kosmetyki naturalne i chcą takiego coś naprawdę, że chcą widzieć efekt. Wysoka cena, ale wysoka zawartość substancji aktywnych i super efekt Moistry. A panie, które na przykład dotychczas nie korzystały z różnych takich zabiegów naturalnych, urodowych, z naturalnych kosmetyków, a na przykład są klientkami gabinetowymi, bo Moistry jest też marką gabinetową i ona jest dostępna w gabinetach, czy to kosmetologicznych, czy medycyny estetycznej, chociażby w Chorzowie u pani dr Ordon są te kosmetyki dostępne w gabinecie do kupienia. Więc jeżeli chodzi właśnie o Moistry, to jeżeli spotyka pacjentka, która do tej pory nie używała kosmetyków naturalnych i akurat trafem, że pierwsze podejście to ma akurat do Moistry, to zdarza się, że nagle jest, och, ta skóra się coś tam zaczerwieniła, coś tam działa. Działa, a jak skóra do tej pory nie miała styczności z tak wysoką zawartością substancji aktywnej, no to nic dziwnego, że ta skóra nagle nie wie, czy to jest jakiś bodziec drażniący, czy to jest bodziec taki stymulujący. Więc to jest też taka kwestia, że wtedy nakładamy mniejsze ilości, delikatniej, żeby ta skóra miała czas się przyzwyczaić. No ale ogólnie, jeżeli chodzi o takie naprawdę skuteczne działanie Moistry, warto zwrócić uwagę. No i co? Więc widzicie, ja sobie teraz mówię, fajnie mi ten tonik nawilżył buzię, no ale oczywiście ja to lubię wieloetapową pielęgnację, więc w tym momencie chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej nowości, która pojawiła się na rynku i to jest serum z witaminą C od Awesome Cosmetics, także polska firma, od niedawna dostępna na rynku, no i zobaczcie jaka elegancka, jak to opakowanie pięknie się prezentuje. Awesome Cosmetics jest to marka, która jest dedykowana osobom z pierwszymi oznakami starzenia, a także dla osób o skórach dojrzałych. Kosmetyki Awesome mają przede wszystkim pobudzić skórę do syntezy kolagenu, by ta skóra była bardziej napięta, bardziej jędrna, bardziej gęsta. No i sprawdźmy sobie to serum. Zobaczcie, moje drogie, ono naprawdę ma ciekawą konsystencję, ponieważ ono jest takie żelowe. Postaram się Wam to pokazać, może tutaj właśnie bliżej. Więc jest żelowe, gęściutkie, nie jest takie bardzo płynne, bardzo wodniste i daje niesamowity komfort, uczucie nawilżenia i przyznaję, że wczoraj akurat jak sobie też to serum testowałam, no bo chciałam Wam wiedzieć, co na jego temat powiedzieć, no i miałam akurat taki dzień, że nałożyłam to serum i się zagadałam i tak jak wychodziłam z łazienki, to się zorientowałam, ej, nie nałożyłaś kremu. Więc pomimo tego, że to jest taka właśnie żelowa konsystencja, to nie ma ona takiego efektu, którego niektóre te żelowe sera dają, czyli wchłania się i no, czuć, że trzeba coś jeszcze nałożyć. Nie.
jest pełnia komfortu, jest pełnia nawilżenia i sam producent tutaj daje taką informację, że to serum można stosować sobie zarówno solo, jak i z ulubionym kremem, więc kwestia bardzo indywidualna też, jak Wy lubicie stosować sobie sera i można to serum stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Na noc, by ta skóra dobrze je przyjmowała, po to, by też w nocy się przebudowywała, ale jeżeli na dzień chcecie coś, co będzie super współgrało na przykład z filtrem, wymiatało wolne rodniki, wysoka zawartość witaminy C i to w bardzo stabilnej formie glukozydu askorbylu. To jest taka forma witaminy C, która super wymiata wolne rodniki, więc na dzień też świetna opcja. I pod makijaż też to się ma sprawdzić. Zobaczcie, to się też naprawdę przyjemnie wchłania. Ja tego dość dużo teraz nałożyłam, ale i tak jest taka komfortowa warstwa. Troszkę warstwa została, ale zaraz powiem, dlaczego aż tak dużo nałożyłam. Tylko w kontekście tej witaminy C. Ona poza tym wymiataniem wolnych rodników też ma właściwości poprawiające koloryt. Bo witamina C z jednej strony jest inhibitorem tyrozynazy, czyli sprawia, że jeżeli na twarzy są przebarwienia, to te przebarwienia będą mniej zauważalne, ponieważ ten barwnik nie jest tak intensywnie tworzony pod wpływem witaminy C. Ale witamina C też świetnie uszczelnia naczynka. Więc jeżeli macie nierównomierny koloryt z uwagi bardziej na zaczerwienienia, rumiane policzki, zwłaszcza teraz w okresie takim chłodniejszym, albo wręcz no, macie już telangiektazję, popękane naczynka, żeby zmniejszyć troszeczkę ich widoczność, zmniejszyć zaczerwienienie skóry przy tych naczynkach, by zapobiec pękaniu naczynek w przyszłości, no witamina C jest tutaj absolutnie doskonała. No i trzecia droga, na zasadzie której witamina C też poprawia koloryt skóry, to po prostu nadanie takiego własnego glow. Po prostu skóra jest bardziej odświeżona. Witamina C wpływa na to, by poprawnie były syntetyzowane komórki naskórka, przez co właśnie ich koloryt jest taki bardziej równomierny, one są świeższe i przez to właśnie ta skóra wygląda bardziej promiennie. Ten efekt my widzimy, ja Wam mówię, skąd się to bierze. Więc stąd właśnie witamina C tak holistycznie, na różnych zasadach podchodzi do ujednolicenia kolorytu skóry, bo i na przebarwienia, i na naczynka, i po to, żeby po prostu ta skóra miała swoje własne glow, no witamina C jest nieoceniona. No dobrze, więc ja Wam zaraz na temat tego serum troszkę więcej poopowiadam, tylko ja celowo nałożyłam troszkę więcej tego kosmetyku i nie chcę, żeby całkowicie mi się wchłonął, ponieważ z racji tego, że ta forma jest właśnie taka fajna, przyjemna, żelowa, to ona jest super do wprowadzania przy pomocy takich na przykład urządzeń do domowego użytku. Ja tutaj akurat mam takie urządzenie, które jest urządzeniem do mezoterapii bezigłowej, więc przy tej okazji pomasuję się trochę i powprowadzam to serum głębiej. Więc witamina C jako surowiec o bardzo szerokim spektrum zastosowania, nie tylko tak naprawdę na przebarwienia, ale także na pobudzenie syntezy kolagenu, również bierze w tym udział. Witamina C jest niezbędna po to, by produkowany był kolagen w skórze i ta cząsteczka, żeby była dobrze wyprodukowana. I dodatkowo niezbędna jest też woda. Więc jeżeli chcemy uzyskać jeszcze lepsze efekty pielęgnacyjne, pamiętamy o wypijaniu odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia. To jest niesamowicie istotne, niesamowicie ważne. Witamina C też jest takim surowcem, który z powodzeniem można łączyć z różnymi substancjami aktywnymi, bo te nowoczesne formy witaminy C, jakim na przykład jest glukozyd askorbylu, są bardzo stabilne formulacyjnie, nie wchodzą w interakcje ani z promieniowaniem UV, ani z innymi surowcami kosmetycznymi, więc witaminę C z powodzeniem można łączyć z retinoidami, nawet z niacynamidem, z którym kiedyś nie było to zalecane połączenie, jak najbardziej z peptydami, również z peptydem miedziowym jak najbardziej można łączyć i można łączyć także z kwasami. Jeżeli chodzi właśnie o serum Osom, to tutaj od razu mamy połączenie z tą witaminą C kwasu ferulowego, a kwas ferulowy stabilizuje witaminę C i usprawnia jej działanie, przez co to serum jeszcze lepiej wymiata wolne rodniki. No i co, ja już tak sobie przesuwam po tej skórze i czuję, że naprawdę ono zaczęło się dobrze wchłaniać, więc zobaczcie sobie same, pomimo tego, że ja nałożyłam naprawdę końską dawkę tego serum na twarz po to, żeby móc sobie zrobić ten masaż,
to się i tak bardzo ładnie wchłonęło. Kwas ferulowy zapobiega rozkładaniu naszego własnego kolagenu i fibronektyny. Przez to między innymi też świetnie wpływa uzupełniająco z witaminą C, jako właśnie dla ujędrnienia skóry i działania właśnie takiego antyoksydacyjnego. Ponadto w tym serum mamy ekstrakt z irysa, także o właściwościach przeciwstarzeniowych, wymiatających wolne rodniki, oraz ekstrakt z pelargonii. A ekstrakt z pelargonii działa łagodząco, kojąco i uszczelniająco na naczynka. Ponadto jest również tutaj pozyskiwany z alg taki surowiec o nazwie Hype Skin i on ma mieć właściwości poprawiające gęstość skóry, napięcie i nawilżenie. Serum Awesome Cosmetics jest tak skomponowane, że z powodzeniem można używać je zarówno na dzień, jak i na noc. Producent rekomenduje, że bez problemu można używać zarówno rano, wieczorem, nawet codziennie dla uzyskania pełni rezultatów. No a jakie są te rezultaty? Przede wszystkim bardziej promienna, bardziej świetlista skóra. No i witamina C po prostu bardzo szybko na tą skórę działa, więc już po kilkukrotnym zastosowaniu ten efekt widać. Ale im dłużej stymulujemy skórę, im dłużej dostarczamy jej witaminę C, im bardziej systematyczne jesteśmy w pielęgnacji, tym lepsze efekty możemy zaobserwować i też te efekty na dłużej z nami zostają, więc warto być w pielęgnacji systematyczną. No dobra, przechodzimy dalej. Najpierw krem pod oczy i również tutaj będę używała Awesome Cosmetics, ponieważ on tak mi przypadł do gustu, że to już jest moje kolejne opakowanie. No jeżeli chodzi o rozświetlenie okolicy oka, poprawienie kolorytu, sprawienie, żeby ta skóra była taka bardziej jędrna, bardziej napięta, mega ciekawa opcja i to, za co go lubię, ta konsystencja jest taka naprawdę lekka, dobrze wchłanialna. Więc jeżeli nie przepadacie za takim efektem nadmiernej gęstości kosmetyku, nadmiernej odżywczości, bo na przykład spływa makijaż, lub dostaje się coś do oka, lub macie problem z prosakami i żeby nie zapychać gruczołów wojowych, które są płytko ukorzenione w okolicy oka, no to właśnie kremik od Awesome jest świetnym wyborem. Świetnie współgra z bazą pod makijaż, świetnie współgra z kosmetykami, nie odbijają się kosmetyki, kreska, jak sobie zrobię to z powodzeniem, mogę nosić, bo nic się nie odbija. I tutaj również właśnie w tym kremie jest dodatek witaminy C oraz kwasu ferulowego, więc po to, żeby zastymulować syntezę kolagenu, po to, żeby wymiatać wolne rodniki. Właśnie jeżeli chcemy zrewitalizować skórę w okolicy oczu, Awesome jest super opcją. Jednak ten gagatek, pomimo tej lekkiej konsystencji, nie dajcie się zwieść. To nie jest tak, że nawilżenie jest chwilowe i krótkotrwałe i tylko takie niewielkie. Jest tak dobrany formulacyjnie, żeby dać długotrwałe uczucie nawilżenia, ale właśnie bez tego obciążenia. Co tutaj mamy? Masło Ilip, które zapobiega TEWL, transepidermalnej utracie wody z naskórka. Masło kupuasu, które jest bogate w witaminę A, więc działamy przeciwstarzeniowo, ale także ono ma właściwości mocno zmiękczające, a także olej z pestek moreli, które działa na skórę odżywczą. No i nie mogłabym nie wspomnieć o tym, co bardzo cieszy moje srocze oko, czyli niesamowicie przyjemne opakowania, takie jakby z bardzo drobnym brokatem. To jest tak eleganckie, to tak cieszy oko, kiedy się na to patrzy. Nie jestem pewna, czy uda mi się w tych takich warunkach łazienkowych pod wpływem sztucznego światła pokazać to w kamerze, bo obiektyw kamery nie jest tak doskonały jak ludzkie oko. Serio. Trzeba się naprawdę napracować, żeby coś tak naturalnie wyglądało pod względem kolorystycznym w obiektywie, a coś, co nasze oko widzi tak po prostu, to jest to niesamowite. No sprzęt pomimo technologii nie jest tak doskonały jak ludzkie oko i kiedy ja po prostu patrzę na te produkty, trzymam je w ręce i widzę, jak one pracują ze światłem, to jest to coś absolutnie z poczuciem luksusu. Ja widzę, że to opakowanie, no jakbym tak to zostawiła tutaj na toaletce i byliby goście, to na pewno by na to zwrócili uwagę i na pewno, gdyby to była kobieta, wzięłaby to do ręki i sobie pooglądała, jak to pięknie pracuje ze światłem, bo nie jest to taki brokat, taki jarmarczny, tylko wręcz taki bardzo drobny, bardzo delikatny, subtelny, ale taki, no zwraca to uwagę, więc no ja jestem sroka, ja muszę przyznać, że ja lubię takie pewne niuanse i bardzo lubię,
jeżeli widzę, że producent zadbał nie tylko o ten skład, substancje aktywne, które są absolutnie najważniejsze, ale też miło jest widzieć, że producent przykłada się do czegoś więcej, że nie spoczywa na laurach i też dba o pewnego rodzaju niuanse, tak, by te polskie marki, bo głównie polskie firmy pięknie się rozwijają, jesteśmy naprawdę przodujący, jeżeli chodzi o jakość kosmetyków, myślę, że nie tylko w Europie i tej ich naturalności, więc może to konkurować naprawdę z wysokopółkowymi kosmetykami, bo jest to tak samo piękne, tak samo zwracające uwagę, ale i uważam osobiście, że jeszcze bardziej skuteczne niż dotychczas kosmetyki, które były dostępne dla kobiet, które lubią kosmetyki premium, kosmetyki wysokopółkowe. No tutaj jakość jest nieporównywalnie wyższa. Nie chcę mówić jakichś konkretnych marek, ale ostatnio przeglądając oferty kosmetyków wysokopółkowych natknęłam się na krem za 1600 zł, który miał w składzie glicerynę, etanol i parafinę. No to nie jest to nowoczesna formulacja i sądzę, że nie zadowoliłaby nawet osoby, która dotychczas wybiera kosmetyki drogeryjne, ale po prostu o naturalnych składach. A używając Osom, no mamy naprawdę pełnię rezultatów, bo i skuteczność, i po prostu też cała ta otoczka, która dotyczy tych kosmetyków, jest wokół nich, no jest absolutnie urzekająca. No dobra, ale teraz przejdźmy sobie do kremów do twarzy i co używam sobie na dzień i co używam na noc i jaki filtr. Więc teraz, ponieważ będę używała kosmetyku na noc, to używam retinoidu i to jest Linia Pro, krem z retinolem 0,3%. I to jest maksymalna dawka retinolu, jaka prawdopodobnie będzie dopuszczona do stosowania w kosmetykach, ponieważ jeszcze regulacji na ten temat nie ma, ale z tego, co sobie śledzę branżę beauty, to mają być regulacje dotyczące stężeń retinolu w kosmetykach i trwają prace nad tym, żeby właśnie 0,3% retinolu w kontekście retinalu, żeby to było właśnie przeliczone na 0,3 retinolu, więc ten retinal na retinol będzie przeliczany, to właśnie też, żeby to było to 0,3% nie wyższe stężenie, więc ten kosmetyk na pewno z rynku nam nie zniknie, a jednocześnie no, stężenie jest tutaj bardzo wysokie i pomimo tego, że jest tak wysokie, to ten kosmetyk dodatkowo jest tak ograny formulacyjnie, że nie jest drażniący. I moja wrażliwa skóra, no pierwsze użycie miałam takie, że się skóra nie zaczerwieniła, ale jednak tak czułam, że o, chyba codziennie skóra nie będzie lubiła. I rzeczywiście na początku ten krem używałam co drugi dzień, ale potem było już wszystko ok, skóra zapoznała się z tym produktem i teraz mogę go używać nawet codziennie. Widziałyście jego kolor? On jest taki żółciutki i to też nam świadczy o tym, że jest tutaj odpowiednie stężenie tego retinolu, bo retinoidy są takie lekko żółtawe, jeżeli chodzi o ich ten czysty surowiec. Stąd jeżeli widzimy to żółtawe zabarwienie, to nas to utwierdza w tym, że na pewno to stężenie jest tutaj odpowiednie. I tutaj mamy dodatek m.in. wąkroty azjatyckiej. I sądzę, że ta wąkrota może tutaj działać tak dodatkowo świetnie otulająco ten retinol, że poza tym retinolem, który silnie nam skórę bodźcuje, to jednocześnie ta wąkrota, która działa tak łagodząco, wspomagająco przy tym retinolu, no super. W ogóle konsystencja jest taka, że pięknie się wchłania. Satynka. Nie ma ani tłustości, ani matu. Pięknie się wchłania, super się na skórze utrzymuje. Producent rekomenduje, że ten krem można używać nawet rano i wieczorem, ale żeby pamiętać o filtrze. No ja osobiście jednak rano, wieczorem obawiam się, że dla mojej skóry mogłoby to być za dużo, więc używam go sobie tylko na wieczór, o filtrach też pamiętam, a na dzień używam wersji z ceramidami. No bo jednak zimą moja skóra też wymaga troszeczkę ochrony i lubię rzeczywiście wtedy wykorzystywać ceramidy. I tutaj ta formulacja jest inna, ciutkę bardziej rzadka, taka, ona nie jest tłusta, ale gdybym miała porównać te dwa kremy, to jednak ona wchłania się troszeczkę wolniej. I jeżeli chodzi o tą wchłanialność,
wchłania się całkowicie, ale komfort na skórze jest inny. Czuć, że ta skóra dostała tych ceramidów i troszeczkę bardziej jest chroniona przed wpływem czynników zewnętrznych, ale jednocześnie nie jest to nic tłustego, nic, co by się wybłyszczało. Po prostu czuć, że tu jest inny dobór substancji aktywnych. To nie jest tak, że jak kupicie ten krem i ten, to będzie, o, że to jest to samo. Nie. Czuć, że to są po prostu inaczej skomponowane kosmetyki i każdy jest dedykowany troszeczkę innym potrzebom. Retinol, jeżeli chcemy działać anti-age, jeżeli chcemy działać przeciwtrądzikowo, jeżeli chcemy zniwelować widoczność naczynek, też przebarwień, no to retinol jest bardzo cenny, a ceramidy wtedy, kiedy chcemy bardziej skórę chronić, łagodzić, działać tak komfortowo, ale też zmiękczająco, przy skórach, które wymagają ochrony, ale też mamy problem z szorstkością, suchymi skórkami, no to wtedy ceramidy są bardzo cennym składnikiem kosmetycznym. No dobra, a jaki filtr? Słuchajcie, od jakiegoś czasu Wam opowiadam o filtrze Holyfine i mówiłam Wam, że ogólnie bardzo pozytywnie mnie ta marka zaskoczyła, bo Holyfine jest dostępne w Biedronce. No ale słuchajcie, będąc na zakupach po prostu w spożywczaku, widząc filtr SPF 50, no nie mogłam się powstrzymać, żeby po prostu nie popatrzeć w skład, nie? I tak bardziej z takim, no, co ja tam znajdę? Naturalny skład! No i to mnie tak zaskoczyło, że stwierdziłam, o kurczę, no ja to muszę przetestować. Wzięłam na testy do domu, okazało się, że fajnie się wchłania, fajnie ze skórą pracuje. Zmierzyłam wartość pH. Kolejne zaskoczenie! Naprawdę fajny kosmetyk. Więc powiem Wam, Holyfine tymi filtrami udowadnia, że kosmetyk chroniący w spektrum SPF 50 PA plus może być jednocześnie cenowo przystępny dla każdej osoby, budżetowo, dla studentki, dla, nie wiem, osoby, która nie chce wydawać krocia na kosmetyki, dla osoby, która po prostu potrzebuje czegoś na szybko i w tym momencie ma dostęp, o, jestem w Biedronce na zakupach, no to o, mogę w tym momencie kupić ciekawy filtr. Wow. I on jest dostępny w dwóch wersjach. Jest wersja beżowa, ona jest trochę bardziej wchłanialna i taka, powiedziałabym, bardziej przy skórach, które nie lubią tej tłustej warstwy, to tamten lepiej wziąć. On jest wciąż taki odżywczy, bo przy filtrach SPF 50, no to ta odżywczość często jest. Więc jest ten filtr też taki dość gęsty, ale jednak się wchłania całkowicie. Ta niebieska wersja, jak zaczęłam ją testować, to Wam mówiłam, że on jest taki trochę, że zostawia ten film na skórze i w ogóle podtrzymuje, ale od kiedy zaczęła się mroźna aura, to moja skóra całkiem inaczej zareagowała na ten kosmetyk. Zaczęła go wpijać, tak ładnie z nim pracować, że również ta wersja nie zostawia na mojej skórze żadnego filmu. Pięknie się wchłania, a uczucie komfortu jest długotrwałe i po prostu cudowne, więc na zimową porę bym powiedziała, że ta opcja jest naprawdę świetna i szczerze polecam spróbować, nawet jeżeli macie takie skóry, które niekoniecznie są suche. To warto, warto. Ostatnio jestem tak totalnie zachwycona tymi filtrami Holyfine, że już nie pierwszy raz Wam mówię na ich temat i naprawdę, no nie spodziewałam się nigdy, że kosmetyk z Biedry może zrobić na mnie takie wrażenie i taki efekt. Wow! No i dobra, na sam koniec pewnego rodzaju wspomagacze pielęgnacyjne, maseczka. Cały czas wykorzystuję sobie maseczkę Moistry. Ta maseczka jest absolutnie mega wydajna. Jest świetnym uzupełnieniem dla kuracji kwasowych. No właśnie, dlaczego ja Wam o żadnym peelingu nie powiedziałam? Dobre pytanie. Wróćmy do maseczki, zaraz wrócimy do peelingowania. Więc jeżeli chodzi o tą maseczkę, ona ma takie właściwości bardzo mocno regenerujące. I właśnie jak mi się zdarzyło gdzieś tam przy kwasach, że czułam, że troszkę przesadziłam, że dobrze byłoby tą skórę trochę załagodzić, poprawić regenerację tej skóry, no to właśnie wtedy ta maseczka Moistry. To jest maseczka dwufazowa, całonocna. Ją mocno wstrząsamy przed zastosowaniem, bo ona jest dwufazowa, więc muszą się te fazy połączyć i potem ją sobie nakładamy. Zobaczcie, ona jest taka żółciutka, taka słoneczna.
bo tutaj jest dodatek oleju rokitnikowego, a także dodatek oleju z marchwi i one właśnie nadają taki kolor temu kosmetykowi. Dodatkowo jest tutaj pantenol, jest kwas hialuronowy, jest tutaj dodatek prawoślazu, jest dodatek również tutaj wąkroty azjatyckiej, Boże, myślę o tym i nie mogę znaleźć nazwy. Więc stąd te właściwości świetnie łagodzące i jako uzupełnienie kuracji kwasowo-retinoidowych świetna opcja. Jeżeli chodzi o złuszczanie, pewnie sobie teraz myślicie, oho, ho, Aga, co ty trzymasz w ręce i enzymy, i kwasy, no nie przesadzasz, i jeszcze ten retinol? No właśnie już wam mówię, bo jeżeli chodzi o złuszczanie, zwłaszcza w przypadku kwasów, trzeba mieć pewnego rodzaju takie wyczucie i niekoniecznie z taką precyzją snajperską sięgać po kwasy, bo w kontekście każdego innego kosmetyku, to ja wam będę mówiła, krem musi być rano, musi być wieczorem, filtr musi być codziennie, serum najlepiej tak 2 razy, 3 razy w tygodniu, ewentualnie jeżeli wasza skóra lubi, no to sobie zwiększyć, bo to też są dość indywidualne kwestie, ale to musi to być po prostu jakoś przemyślane i w kontekście tygodniowym, każdego dnia jakieś zasady pielęgnacyjne i w kontekście miesięcznym, czyli tam ile razy coś w ciągu miesiąca. To wszystko da się zaplanować z matematyczną precyzją, za wyjątkiem kwasów. Kwasy to są jedyne substancje aktywne, do których trzeba bardziej podejść tak, w taki sposób, że co czuję dzisiaj? Czy dzisiaj jest ten dzień, kiedy moja skóra potrzebuje kwasów i jak długo powinna mnie trzymać na skórze, biorąc pod uwagę kwestie przyzwyczajenia skóry do danego kwasu, ale także aurę zewnętrzną, ale także pozostałych kosmetyków pielęgnacyjnych. Dlatego wciąż pozostaję przy wow, świetnym peelingu od Lynia i to jest peeling taki właśnie trochę, że można go robić na takich zasadach, jak się robi w gabinecie, czyli odlewamy sobie kawałeczek tego serum do szklanego pojemniczka, nakładamy pędzelkiem, trzymamy w zależności od potrzeb od 4 do 10 minut, następnie spłukujemy wodą i nakładamy coś, co ma nam tą skórę zregenerować. Więc to jest taki peeling, jakbyśmy sobie robiły w gabinecie. Jestem totalnie pod wrażeniem tego peelingu, ponieważ tutaj jest 20% kwasu migdałowego, więc całkiem wysokie stężenie jak na domowe warunki. Ale jest to tak opracowane formulacyjnie, że nie zrobi to krzywdy. Więc nawet w domowych warunkach 20% kwasu migdałowego, ale skomponowanego tak, by to było bezpieczne do domowego zastosowania, a efekt jest. Tylko właśnie od kiedy zaczęłam używać codziennie retinolu, to te kwasy tak codziennie, Boże, nie codziennie w życiu, co tydzień do stosowania, to było dla mojej skóry za dużo. Bo wcześniej, jak używałam sobie retinol, ale w formie serum i retinol używałam 2-3 razy w tygodniu, no to wtedy na przykład raz w tygodniu peeling takie 20% migdała i sobie przedłużać co każdy tydzień, o, to było ok. Ale od kiedy wprowadziłam retinol codziennie, co wieczór, no to co tydzień kwas to już jest dla mojej skóry za dużo. Bo kwasy i retinoidy można łączyć ze sobą w pielęgnacji, tylko trzeba tą skórę obserwować i dodatkowo właśnie odpowiednio ją łagodzić i koić. Więc od kiedy mam to połączenie, to kwas robię sobie co drugi tydzień, a uzupełniam tą pielęgnację właśnie peelingiem enzymatycznym od Slavia. I właśnie jeżeli chodzi o peeling enzymatyczny Slavia, to on poza enzymami ma tutaj dodatek wierzby purpurowej. Wierzba purpurowa jest bogata w salicylany, ale to nie jest tak, jakbyśmy dodały czysty kwas salicylowy do kosmetyku. To jest bardziej w formie ekstraktu, więc to jest bardzo takie delikatne, bardziej wspomagające dla tych enzymów i to stanowi świetne przedłużenie właśnie tej kuracji kwasem migdałowym, żeby troszeczkę tą skórę zastymulować, ale żeby ten peeling nie był aż tak intensywny jak te 20%. Po prostu w obecnej aurze i obecnej rutynie pielęgnacyjnej moja skóra ma troszeczkę inne preferencje, no i właśnie tak sobie zamiennie co tydzień inny kosmetyk wykorzystuję. Na sam koniec dosłownie 3 zdania o produktach do ust. Jeżeli szukacie czegoś, co świetnie wspomaga gojenie opryszczki, no to Sylweko pomadka brzozowa to jest po prostu mój totalny hit. Co więcej, niektóre z was tę pomadkę używają jako serum do rzęs.
I to jest też ciekawy pomysł, jak najbardziej można ją tak wykorzystywać. No dla mnie te pomadki to jest number one, bo pięknie wspomagają gojenie przy opryszczkach, więc bardzo lubię. A drugą maską to jest właśnie taka maska od Polemika, tylko ona jest taka troszkę bieląca, stąd ją lubię sobie wykorzystywać typowo na wieczór, ale jeżeli chodzi o komfort, uczucie nawilżenia, ja bym nawet powiedziała, że mocniej jak pomadka brzozowa z Sylweko, więc jest naprawdę wyjątkową pozycją na rynku. I to jest coś nowego, ponieważ ona dopiero niedawno pojawiła się w ofercie marki Polemika i warto na nią zwrócić uwagę, jeżeli robicie jakieś kosmetyki, robicie jakieś zakupy na Polemice, to warto dorzucić, warto spróbować, bo rzeczywiście jest to kosmetyk wyróżniający się. No i cóż, więc to są kosmetyki, które aktualnie tą zimową porą wykorzystuję. Jestem ciekawa, czy miałyście któreś z nich. Może zainteresowałam Was którymś? Sprawdźcie oczywiście linki w opisie pod filmem, ponieważ zostawię Wam tam adnotację, gdzie, które kosmetyki można znaleźć. Jeżeli będą jakieś ciekawe promocje, to też wszelkie informacje na ten temat Wam zamieszczę w opisie pod filmem, także tam wpadajcie. I widzimy się niebawem. Pamiętajcie o vlogmasach. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie ze mną w tym świątecznym okresie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!